wszystkich, nazywam się Bruce Michał. Dzisiaj pokażę, jak zakuć wąż przemysłowy za pomocą tulei zaciskowej. Podstawową rzeczą to oczywiście dobór węża, którego będziemy chcieli zakuć. Ja do dzisiejszego montażu wykorzystam wąż Tubes 2116. Jest to wąż szeroko stosowany do mycia gorącą wodą podłóg i urządzeń przemysłowych. Wąż składa się z dwóch warstw wykonanych z gumy EPDM oraz oplotu poliestrowego. Następnie wybieramy prawidłową końcówkę. Musi mieć ona odpowiednio ukształtowane karby oraz posiadać zamek na części ogonowej. Ja wykorzystam standardową końcówkę hydrauliczną o indeksie TIZ według katalogu Tubes. Po wyborze odpowiedniej końcówki dobieramy prawidłową tuleję. Jest to tuleja zaciskowa wykonana metodą obróbki z krawaniem, która posiada z przodu kryzę współpracującą z zamkiem na ogonie końcówki oraz odpowiednio ukształtowanymi karbami, które ściskają wąż, nie powodując jego przecięcia. Ja wykorzystam tutaj tuleję TIL według katalogu Tubes. Przy wyborze końcówki i tulei do węża należy pamiętać o kilku rzeczach. Średnica zewnętrzna ogona końcówki musi być taka sama jak średnica wewnętrzna węża. Średnica wewnętrzna tulei musi umożliwiać jej nasunięcie. Średnica kryzy tulei musi umożliwiać przełożenie zamka końcówki. Długość tulei nie może być większa od długości końcówki. Szerokość kryzy tulei musi umożliwiać jej wejście w rowek zamka końcówki. Po wymierzeniu odpowiedniej długości ucinamy wąż prostopadle do jego osi. W przypadku węży sadnotłocznych ze spiralą należy przeciąć szczypcami drut spirali i usunąć jej pozostałości. Natomiast dla węży z linką antystatyczną wyprowadzamy linkę do wewnątrz węża, aby zapewnić ciągłość elektryczną. Nasuwamy tuleję na wąż oraz oszoło wprowadzamy końcówkę do węża. W pierwszym kroku musimy wykonać zacisk wstępny, który zlikwiduje luzy pomiędzy tuleją a wężem. Aby to zrobić, różnicę między średnicą wewnętrzną tulei, a średnicą zewnętrzną węża, w tym wypadku 2 mm, odejmujemy od średnicy zewnętrznej tulei i na taki wymiar przeprowadzamy zakucie wstępne. Na ustaloną średnicę, tuleja już się nie przesuwa. Teraz należy dokonać zacisku ostatecznego.